W poniedziałek 12 lutego w Pryglówce, czyli siedzibie Stowarzyszenia Inicjatyw Roberta Prygla, zgromadziło się wielu mieszkańców. To za sprawą samego Roberta Prygla, który zaprosił Radomian na konferencję prasową, podczas której przedstawił swoją kandydaturę na prezydenta Radomia. Radom to jest moje miasto, miasto, którym się wychowałem. Radom, wszystko co mam najpiękniejsze w życiu i co osiągnąłem, to dzięki Radomiowi. Tutaj miałem ten start i uważam, że Radom może być piękny. I dlatego czuję taki wewnętrzny dług wdzięczności, który jest moment, żeby spłacić. Robert Prygiel zapowiedział, że w Radomiu chciałby wprowadzić wiele zmian. Jednak najważniejszym celem jest dla niego zaszczepienie w radomianach dumy z ich rodzinnego miasta. Co bym chciał zmienić? Wiele rzeczy. Przede wszystkim pokazać, zaszczepić w mieszkańcach Radomia dumę. Żebyśmy się nie wstydzili tego na zewnątrz, że jesteśmy radomianami. Mamy ogromną, ciekawą historię. Nie raz, nie dwa powstawaliśmy z kolan i ta duma musi być najważniejsza. Propozycje zmian, które Prygiel planuje wprowadzić w Radomiu, obejmują obszary takie jak ochrona zdrowia oraz infrastruktura. Uważam, że nasze zdrowie, nasza medycyna, nasze szpitale mogą działać zdecydowanie lepiej. W innych miastach da się, żeby było lepiej, więc dlaczego nie w Radomiu? Uważam, że nasze drogi są w bardzo złym stanie, a według mnie to nie jest żadna filozofia. To jest zwykła matematyka, inżynieria, zmiany organizacji ruchu w wielu aspektach, to jest bardzo ważne. Jestem przekonany, że Radom powinien być bardziej przyjaznym miastem dla inwestorów zewnętrznych, ale również dla tej grupy przedsiębiorców, którzy są na miejscu. Niedługo poznamy kandydatów do Rady Miejskiej, którzy będą startowali z listy Komitetu Wyborczego wyborców nowego prezydenta Radomia Roberta Prygla. Nie będą to ludzie uzależnieni od polityki, nie będą to ludzie, którzy żyją i funkcjonują dzięki polityce. Będą to ludzie z wielu różnych środowisk, ale ludzie głównie sukcesu, ludzie, którzy bardzo dużą część swojego życia poświęcali się aktywności społecznej dla Radomia właśnie. W ramach kampanii wyborczej niedługo mają rozpocząć się także spotkania z radomianami. Prygiel zapowiedział, że planują spotkania z mieszkańcami każdego z okręgów wyborczych przynajmniej raz. Ja nie jestem kandydatem partii politycznej, tylko jestem kandydatem mieszkańców, więc nasza kampania nie będzie polegała na tym, co nam ktoś przyniesie, jakaś partia i jakie mamy realizować ich cele, tylko będziemy przede wszystkim słuchać mieszkańców.